Chyba dziadek i babcia już są pogodzeni. I co tam u ciebie, turecka padlino? No więc teraz ja, czwórkowy uczeń, co najwyżej na czwórkę z plusem. Słuchaj no, dziadek, ja wiem, że pokłóciłeś się na ostatnim odcinku z babcią, ale mi tego nie rób, bo ja nie chcę się z tobą kłócić, więc zagadaj do mnie. Słuchaj, zostały 3-4 dni do wyjazdu do Iłży. Musisz dać radę. To jeszcze raz spróbujemy, tak? Bez urazy. No. Nie było czysto, ale w miarę zagrałem. No i co, dziadku, dojechaliśmy do pracy. Jest babcia, jest miejsce obok niej. Dalej jest obraza, czy parkujemy? No to jak, będzie dzisiaj zgoda, czy nie będzie zgody? Dzisiejszy czas zacząć i mamy pierwsze zlecenie, zamówienie do Ziembic. Jest ten oto pointer z zestawem, czyli detektor plus pointer X5. W dalszym ciągu jest jeszcze w ofercie, ale zaraz się dowiem, bo zadzwonię do dystrybucji, się dowiedzieć, ile jeszcze czasu będzie, ponieważ dotychczas cieszył się dużą popularnością. I jestem już po rozmowie z dystrybutorem i okazuje się, że X5 z pointerem jeszcze powinny się utrzymać mniej więcej do końca roku albo kapkę dłużej. I co tam u ciebie, turecka padlino? A nic, spałam i mnie obudził skrzypiący dźwięk. Gruby to ci nawet końcówek nie wymienił, a o remontach marzysz. Tutaj szykujemy następne zlecenie do Żorów. I to jest moneciarka, rękawice, nie amolowego dusiciela, tylko prawdziwego poszukiwacza. Pointer, a dlaczego paczka taka duża? Bo mamy tutaj naszą łopatę Fiskars, czyli szpadel Fiskars czy łopata. To się szykuje tam, a tutaj do stolicy Polski jedzie ten oto zestaw Manticor plus sonda M15, jako zestaw, całość. No i przyznaj się, Manticorze, jesteś głodny skarbów, czy nie jesteś głodny? Ewidentnie jest głodny, więc może jechać do stolicy bez wstydu. Obyś jednak omijał takie oto fanciki. Mam obiecane w Iłży, a tobą będą co najwyżej kebaby wozić. Smród na cały parking będzie. O tym to już o tobie dawno zapomniał. Każdy wymienia na nowe. Vito, Master, Ducato. Zresztą w kamasze pójdziesz, to cię tam dojadą na amen, tylko drzazgi zostaną. I słoneczko znów do nas zawitało i mamy kolejne zlecenie. Kabel magnetyczny do Questa jedzie daleko, bo do Łomży. A do Skierniewic jedzie ten oto Legend. I jeszcze nie jest gotowy, bo musi być zaktualizowany, bo tu ma 1.13 czy 1.15. A teraz jest już soft 1.17 i tu jedzie do Skierniewic, chyba już wspominałem. I ze słuchawkami wodnymi również. Przekazuję do działu aktualizacji. I następne zleconko do Krzeszowic, czyli całkiem niedaleko, ale inne województwo, bo to jest małopolskie. I mamy tutaj zestaw limitowany Quest Q35 z pointerem, torbą i słuchawkami. A sam detektor ma taki wzór, ja to nazywam, nie wiem jak to było, wzór boa. Różnie mówią wzór boa, wzór anakonda, wzór sztuczna świnia. Tygrys nam się głęboko ukrył w paczce. To jest taki tutaj fajny wzór. No chyba bardziej tygrys, faktycznie. Nawet pociągi EN57 Spot, czy jakieś takie, malowali kiedyś w podobne barwy. I nazywało się te pociągi Tygrys właśnie. Także Tygrysek jedzie do Krzeszowic. Ważne rolki, które muszę zanieść, bo za 3 dni albo 4 wyjeżdżam do Iłży, żeby zawieźć tę czwóreczkę. Ale jeszcze przyjdzie czas powiedzieć, co będziemy dokładnie w niej robić, bo będzie, plan się poszerzył. Plan się poszerzył, ale to w odcinku chyba w niedzielę, nie w tym, co teraz jestem, bo w niedzielę będę u Jarka, tak mi się wydaje. No i jak tam panowie i panie, dziadkowie i babcie? 6 godzin razem, jak humorki dopisują? Tak, lamentuj sobie. To ja jestem prawdziwym kamperem, ikoną jak Joker. Prędzej ciebie na żyletki użyją. Pamiętaj, skąd jeździ najwięcej detektorów. Świta coś w tej starej rurze, czy rdza przytkała? Dobra, już nie wucz. Podobno masz paczkę chałwy w schowku. Gruby nie zauważy, bo na diecie znowu jest. Dam ci, ale jak przyznasz, że tył mam nawet ładny. Zamruczę ci moim dieslem. Dziadek, jedź już lepiej, mruczę ci do tej Iłży. Chyba dziadek i babcia już są pogodzeni, ale ja dzisiaj wracam babcią z tego względu, że paliwka dużo będzie trzeba, bo ta czwóreczka wyruszy w daleką podróż do miasta
miasta i Uży. Zabieram do domu te oto ogórki, też z lokalnego tutaj warzywniaka. Z takich słoikowych to są chyba najlepsze. Najbardziej przypominają te, które kiedyś w piwnicy miała świętej pamięci babcia. I czas rozpocząć następny dzień, który jest bardzo słoneczny, ale jednocześnie dosyć mroźny. Lubię takie dni, bo można skorzystać z naszej małej elektrowni. Jest może więc szansa, że będzie jakieś babie lato. Właściwie to już prawie jest babie lato. A dzisiaj jest ważny dzień, ponieważ wchodzi do sprzedaży nowy detektor, który od pewnego czasu na niektórych rynkach był dostępny, ale w Polsce jest po raz pierwszy. Zaraz wam powiem, jaki to będzie detektor. Ale zanim to nastąpi, musimy troszeczkę popracować. Oświecimy sobie światło i musimy znaleźć sobie Xterre Elite, która pojedzie. I znaleźliśmy w elitarnym regale naszą Xterre i zaraz sprawdzimy, czy wszystko z nią jest w porządku. Odfiltrujemy sobie żelazo i zobaczymy. I będzie, ale nie tylko baterie sprawdzimy. Może zobaczymy, czy nasza Xterre lubi pieniądz. Na przykład tą oto rumuńską kunę. Zdecydowanie czuję kuny, także może jechać i następuje odcięcie zapłonu. A do Przemyśla jedzie ta oto sonda MAS, polskiego producenta, do serii Ace. MAS robi też cewki do Rutusów, Alterów i Atrexów. To jest dosyć spora sonda, nieco większa niż najczęściej są sondy uniwersalne w zestawie z detektorami, bo to jest 13,5, 11 przyjęło się, że to jest taki standard. Czyli na tej, czyli patrząc na tą ścianę, to jest mniej więcej taki rozmiar sondy. Tu są jakieś snajpereczki, okrągłe, nieokrągłe, a to jest, powiedzmy, że typowa sonda uniwersalna w zestawie większości detektorów. Sonda MAS, a ja masę właśnie zamierzam robić tym oto ciasteczkiem, ale to dopiero początek. Tworząc ostatni odcinek, bardzo się spieszyłem, bo musiałem gdzieś jechać po pracy i jeszcze w domu jedną ręką jadłem obiad, drugą to kończyłem, trzecią ręką jakbym miał, to bym się jeszcze ubierał. No i popełniłem pewien błąd w tym odcinku. Miałem jakieś 10 minut na zrobienie ikonki i tytułu, o ile ikonka w miarę poszła ok. Tytuł w sumie też może najgorszego nie wymyśliłem w te kilka minut. Natomiast w tym tytule popełniłem dużego byczka. I jak o 21 wróciłem do domu, załączyłem sobie jeszcze na chwilę komputer, żeby popatrzeć, co tam się dzieje, i spostrzegłem, że kilka takich komentarzy, jedne takie neutralne, ale generalnie sugerowały, że coś jest nie tak, i zajęło mi chwilę dłuższą, może nawet godzinę, żeby się zorientować, że to o to chodzi. No ale w komentarzach mówiono, że zrobiłem to specjalnie, aby zwrócić na siebie uwagę. Nie wiem, czy robicie to celowo, ale błędy świadczą tylko o was, o miłości do języka, takim patriotyzmie. A jak ktoś wie, że z polskim mu nie po drodze, lecz jest inteligentny, to wrzuci słowo do Worda, aby błędy się podkreśliły. Prostactwo językowe, smutne to! Jestem z wykształcenia polonistą i czuję się urażony. I jak ta pierwsza grupa, powiedzmy, osób wrażliwych na błędy ortograficzne, nie wiem, może tak to określmy, tą grupę, zaczęła mnie oceniać, jak ja to kaleczę język polski, to również grupa uaktywniła się taka, która zaczęła nam coś pisać o patriotyzmie. Właściciel w kaszkiecie wyśmiał mnie za to, że jestem patriotą. Nie polecam. Odyn nabija się z polskiego hymnu. Nie warto tu kupować. To nie jest sklep dla Polaków. Czyli to oznacza, że Adam, czy my tutaj, jesteśmy antypolscy? Rambo, wiesz coś o tym? W sumie masz takie imię, że ja bym ciebie podejrzewał. Więc zatrzymaliśmy się przy szkole i wyjaśnimy sobie najpierw te językowe zawiłości. W drugim lokalu, w komórce mam dokumenty, a w nich znalazłem świadectwo maturalne, bo jeszcze do niedawna na etacie pracowałem, to mi były potrzebne takie dokumenty. No i rzeczywiście nie jestem wybitnym językoznawcą, na pewno nie władam nim idealnie, bo dostałem z części ustnej 100% wynik, natomiast z części pisemnej 70%, czyli średnio wychodzi, powiedzmy, 85%, ale niech będzie, że 80%, no to jestem taki
Na piątkę na szynach bym był, jakby było 85, a za miedzą to 5 na glajzach bodajże. Natomiast powiedzmy, że to jest 80%, to będę na czwórkę, czwórkę z plusem. Taki przeciętniak, taki może dobry przeciętniak, no tak średni, o powiedzmy, nie? Czyli niezależna państwowa instytucja, czyli mam to obiektywnie na papierze, czyli to oznacza, że jestem na czwórkę z plusem, czyli raz na jakiś czas muszę zrobić coś nie tak w tej kwestii. I słuchajcie, sprawy szkolne mamy załatwione, oceny i tak dalej, ale jeżeli jesteśmy w szkole, to teraz czwórkowy uczeń zrobi jeszcze rozprawkę na temat patriotyzmu. Mi się wydaje, że są dwa rodzaje patriotyzmu. Taki jeden, bo nie wiem, co mieli na myśli, co mają na myśli te osoby, co to do nas piszą. Więc jest patriotyzm taki romantyczny, związany z naszą historią, z naszymi przodkami, bitwami, walkami. No, jest to trudna historia. I myślę, że my, być może za naszego życia, będziemy mogli pokazać ten nasz patriotyzm praktyczny. I on jest bardzo trudny i indywidualny dla każdego. Każdy inaczej pewnie o nim myśli, bo to jest rzecz bardzo niejednoznaczna. Zależy od okoliczności, gdzie się znajdziemy. To różnie może być i różnie karty historii mogą nas ocenić, jeżeli w ogóle będą nas oceniać. Jeżeli w ogóle za naszego życia będziemy musieli pokazać ten patriotyzm, powiedzmy taki no w skrajnej postaci, tak? Czyli nie będziemy mieć wyjścia, będziemy musieli podjąć walkę. Tego nie wiem. I słuchajcie, jest godzina 14, musiałem przerwać swoją rozprawkę, ponieważ pilnie musiałem tutaj przyjechać, bo robiliśmy duże testy tutaj z panem, który do nas przyjechał, bo był zainteresowany tam pewnymi rzeczami, mniejsza z tym, no jak widzicie, trochę żeśmy musieli powyjmować rzeczy. Więc może i dobrze, bo musiałbym mówić o rzeczach bardziej skomplikowanych w odniesieniu do takiego patriotyzmu na co dzień, który związany jest z państwowością. Miałem przykład fajny, taką dygresję na ten temat, ale może zostawię sobie to na kiedy indziej. Jeżeli będzie trzeba, to będę o tym mówił. Najlepsze jednak było to, jak dostałem telefon, że muszę szybko wracać, to przechodziłem koło szkoły. I w tym czasie, także jest piątek, czas przemyśleń, nie każdy wróci do swojej bańki. Ja wracam do bycia czwórkowym antypolakiem i niepatriotą, czy jak zwał, tak zwał. Ale trafiłem, akurat jak wracam z nagrania, to śpiewają hymn. Chodzenie pod szkołą, tak z kamerą, to też trochę może być odebrane dziwnie, więc palimy dziada i łapiemy kuriera z DPD, Messie DPD, ponieważ ma dla nas ważną przesyłkę. A patrzcie, kto się tam czai pod sklepem. Nie mam teraz zbyt wiele czasu, żeby go potestować, bo muszę już kończyć ten film, bo jest piątunio. Ale widzimy, że ma cztery programy, podobnie jak Simplex Lite, tylko że tutaj mamy program biżuteria zamiast plaży. Ale nie, bo plaża jest tutaj, nie ma Almetal. No to tak jakby dynamik typowy. To jeszcze sprawdzimy. Podobne tutaj menu ma jak Lite mniej więcej, to podświetlenie ekranu. I ma dużą sondę, jest wodoszczelny, w komplecie jak widzicie ma nożołopatkę, torbę i słuchawki za 856 zł. No to jest chyba game changer. Game changer, czyli zmiana reguł gry, jak to kiedyś napisała chyba właśnie też Nocta, tak mi się wydaje, na pierwszym Simplexie Plusie. Oj, dzwoni ktoś do mnie, muszę wracać do biura. Trzymajcie się, do zobaczenia. Gruby to antyudyniec i antypolak. Dzwonimy do niebieskich. Turecka Paglino.